3, 2, 1! I maszyni zawodnicy, zawodniczki. Cieszyński Fortuna Bieg jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem. Najpierw wystartowała młodzież, zaś w samo południe odbył się bieg główny. Bieg się rozrasta. 1400 miejsc mieliśmy przewidzianych. Taki był limit i prawie że został wykorzystany, jeśli chodzi o bieg główny. Natomiast na bieg młodzieżowy zapisało się 1250 dzieci, tyle było zgłoszonych, uczestniczyło około 850. Deszczowa aura nie odstraszyła biegaczy i jak przyznali już po przekroczeniu linii mety, była wręcz idealna. Fortuna biegu po raz który? Czwarty albo piąty. Jestem już stary, że mam skleroz, ale około czwarty, piąty bieg. No jak się biega tutaj w Cieszynie? Trasa jest rewelacyjna, dzisiaj pogoda dopisała. Można biec bardzo szybko. Ja dzisiaj chciałem biec na rekord sezonu, ale wczoraj miałem zawody i jednak troszkę za mocno poszedłem pierwszą piątkę, no i drugą już troszkę miałem słabszą. Wśród zawodników nie zabrakło również osób z Cieszyna i okolic. Jak się panu w tym roku biegło w Fortunie? Ta pogoda przeszkadzała, czy wręcz odwrotnie? Dla mnie taka pogoda jest trudna, bo mogę pokazać, jakie mam ręce. Dla mnie to jest za zimno. Ale jak człowiek jest przygotowany, to jest w stanie biegać w każdej pogodzie. Fortuna cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak pan ocenia ten bieg? Dlaczego on jest taki właśnie, że przyciąga? Będzie przyciągał tak długo, jeżeli będzie miał wspaniały pakiet, czyli super medal, super koszulkę i super organizację. To są trzy rzeczy, na które zwracają biegacze. Jeżeli ktoś z biegaczy potem planuje sobie starty na przyszły sezon, jeżeli jest zadowolony z jakiegoś startu, to go po prostu kontynuuje. Jeżeli jest niezadowolony, to w tej chwili możliwości w Polsce są takie, że dzisiaj patrzyłem się, jest chyba z 50-70 biegów w Polsce. Także to nie ma najmniejszego problemu. Lubię Fortunę. Niektórzy się skarżą, że dużo zakrętów i różnych takich ciekawostek, ale uważam, że każdy bieg powinien być specyficzny i ten nie dość, że jest na terenie dwóch państw, ma właśnie różne jeszcze ciekawe fragmenty. A ta pogoda nie przeszkadzała? Nie, no pogoda jest idealna, bym powiedział. Nawet deszczyk lekko chłodzi. Człowiek po takich 10 km się stara trochę przycisnąć, to tak czy tak jest tak samo mokry, czy od potu, czy od wody. Zawodnikom kibicowały burmistrzynie. Dlaczego ten bieg się cieszy takim zainteresowaniem? No tutaj przyjeżdżają biegacze z całej Polski, nie tylko z Polski. Właśnie ten bieg moim zdaniem cieszy się dlatego takim wielkim zainteresowaniem, ponieważ jest nietypowy. Spojuje dwa staty, Czeską Republiku Polską, spojuje dwa miasta, Czeski Cieszyn, łączy dwa narody. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Pomimo bariery językowej, której w rzeczywistości nie ma, to wszyscy tutaj przychodzą i ja mówię, że to jest unikalny bieg. I w dodatku nie istnieje żadne inne miasto na świecie, które by w nazwie, czy Czeski Cieszyn, czy Cieszyn, miało takie to hasło, to podstawowe hasło, żebyśmy się cieszyli, abychom się cieszyli każdym dniem, a cieszyli się dneska i tym 11. rocznikiem Fortuny Biegu. No właśnie, czyli ta wyjątkowa trasa, to jest to, pani burmistrz? Myślę, że tak. Myślę, że to, że prowadzi to przez dwa miasta, pani burmistrz tutaj cały czas zagląda, bo ona ma córkę, która biegnie, więc cały czas czekamy. Natomiast myślę, że to jest ta niesamowita atmosfera tutaj w Cieszynie. Ludzie przyjeżdżają specjalnie na ten bieg, także myślę, że to jest taki początek roku. Już wiosna, każdy chce wyjść, każdy się chce cieszyć, a gdzie się nie cieszyć jak w Cieszynie? Za rok może panie wystartują? Będziemy się starały. Ja mam, zazwyczaj daję sobie takie cele, które są osiągalne, więc zostawię sobie ten cel być może sama dla siebie. Ale jeszcze propos pytania, dlaczego ten bieg jest taki wyjątkowy? Ponieważ ma i wyjątkowych organizatorów, którym z tego miejsca chcielibyśmy złożyć wielki ukłon i gromkie podziękowanie. Faktycznie, są wspaniali. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.